Wiecie, że najnowsze wcielenie Mercedesa klasy C Coupé zaprezentowano na międzynarodowych targach motoryzacyjnych we Frankfurcie IAA we wrześniu 2015 roku. Natomiast oficjalnie sprzedaż rozpoczęła się w grudniu również tego samego roku. C-klasa Coupé technicznie bazuje na najnowszej modularnej płycie podłogowej MRA z niezależnym zawieszeniem wahaczowym. Poza C-klasą w czterech wariantach nadwoziowych kolejnym autem, które je wykorzystuje, jest na przykład nowa klasa E. Tak sobie tutaj przycupnę. Zgodnie z najnowszym nazewnictwem koncernu Mercedes, nowa klasa C to auto o znaczeniu W205. Ta oznaczenie dotyczy sedana. Coupé to C205, kombi to S205, a cabrio tak zupełnie inaczej A205. Bardzo łatwe. Z okazji premiery C-klasy Coupé Mercedes specjalnie przygotował dwie edycje. Chodzi tu o Edition 1 oraz AMG Edition 1. Oba w standardzie oferują bogate wyposażenie seryjne i dodatki zarezerwowane tylko dla specjalnej edycji. W modelu Edition 1 to m.in. osłona chłodnicza o strukturze diamentowej z chromowanymi pinami, 19-calowe obręcze kół czy dwukolorowa tapicerka ze sztucznej skóry Artico. Z kolei inspiracją dla AMG Edition 1 był wyścigowy bolid startujący w wyścigach DTM. Pikantna wersja specjalna oferowana jest w dwóch wariantach. W pierwszym auto pokryto ekskluzywnym lakierem matowym w kolorze szary selenit Designio Magno z żółtymi sportowymi paskami nawiązujący do sportowego wizerunku modelu DTM. Drugi, nieco bardziej dyskretny wariant wyróżnia się z zewnątrz paskami w kolorze grafitowo-szarym. Gama jednostek napędowych pod maską C-Coupé to dwa silniki diesla o mocach 170 i 204 koni oraz cztery silniki benzynowe, których spektrum mocy sięga od skromnych 156 koni w modelu C180 do 510 koni, jak jest 4-litrowego silnika V8 biturbo osiąga model C63S AMG. Nadwozie Coupé w przypadku klasy C wcale nie oznacza rezygnacji z cech praktycznych. Z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca dla dwóch niezbyt rosłych osób do odbycia niedalekich dystansów. Co prawda bagażnik można otworzyć jedynie za pomocą kluczyka lub przycisku na drzwiach kierowcy, ale już sam bagażnik okazuje się całkiem pojemny. No cóż, C-Coupé kupić można także z napędem na 4 koła Formatic. Oferowane są 4 warianty. Najsłabszy C200 Formatic ma 184 konie, a najmocniejszy jest C43 AMG Formatic o mocy 367 koni. Najtańszy Mercedes C-Coupé kosztuje 153 200 zł. Najdroższym jest C63S AMG, za które trzeba zapłacić minimum 404 900 zł. O sprawną dystrybucję napędów C-Coupé dbają w zależności od wersji aż 4 różne skrzynie biegów. Manualna, 6-biegowa, automatyczna o 7 lub 9 przełożeniach, G-Tronic lub 7-biegowy automat 7G MCD Speed Shift, będący standardowym wyposażeniem w dwóch odmianach C63 AMG. Jedynie deska rozdzielcza i środkowa konsola w klasie C-Coupé jest identyczna z tą w sedanie klasy C. Dzięki za oglądanie tego zestawienia. Zapraszam do oglądania Cars Uncut w piątek o godzinie 20. Do zobaczenia!